stole więdną aureolę wokół naszych pustych do kobiet.
Paulina Kwajtewska, lat 16. Był jeszcze z różą, gdy rozpoczęła się nasza korespondencyjna przyjaźń. Marta Ferber, młodsza siostra Róży. Mówił o mnie... Moja Lidia. W 1891 roku odwiedziłam go w jego berlińskim mieszkaniu. Nie byłam szczególnie ładna. Krytyna Szumińska w swojej książce o Przybyszewskim napisała, że miał niezdrową cerę i zniszczone górnicą zęby. Cóż, jednak na spotkaniu zrobiłam takie wrażenie. Kusząca czerwień szybonowej bluzki i podkreślone karminem usta. Tego wieczoru zostałam ustachana na noc. A nieco ponad 9 miesięcy później przyszedł na świat nasz syn Bolesław. Stachu pisał, zdobył uznanie berlińskiej gwardy. Żyło nam się lepiej. Zamieszkaliśmy w małym, przytulnym mieszkaniu, należącym do przyrodniego brata Stanisława, Antoniego. Wkrótce przyszła na świat nasza córeczka, Mieczysława. Niestety, dobry czas dla waszej nieformalnej rodziny nie wchodził. Przybyszewski stracił posadę. Często uciekał do swojego domu przy ulicy Butler. Zostawiam ciebie i wasze pisklęta, jak je nazywał Skamorusa. Byłam w nim tragicznie zakochana. Oddana bez reszty i udręczona. Przybyszewski nie był wobec mnie nieuczciwy. Związał się z Juel, gdy urodziło się nasze trzecie dziecko, Janinka. Kiedy zaszłam w ciążę po raz czwarty, doszło do ostrej sceny. Przybyszewski bardzo wzburzony opuścił mieszkanie, a mnie nagle otworzyły się oczy. I zrozumiałam nieuczciwość ukochanego. Wpadłam w depresję. Kilka dni później przyrodni brat Stanisława znalazł się martwym w wannie. Nie było potonięcia. Otrułaś się tabletkami. Przybyszewski wykorzystał twoją tragedię twórczo. Uwiecznił cię Homo sapiens i kiedy słońce zachodzi. Na szale środki rozdzielono. Bolesława przegarnęli rodzice Przybyszewskiego w Polsce, a dziewczynki zostały oddane do przytułka. Mieczysławę w końcu przygarnęła jakaś niemiecka rodzina, a Janinka tułała się całe życie po różnych domach, a w końcu zmarła w latach 30. XX wieku. Biedactwo. Jadwiga Kasprowiczowa mówił do mnie. Ty, jedynie ty, jesteś moim światem. Porzuciłam Kasprowicza. Nie byłam z nim szczęśliwa. Był egocentrykiem zajętym swoją twórczością i licznym gronem przyjaciół. Stanisław mnie fascynował. Czytałam go na mieli. Poznałam go osobiście w 1899 roku i zakochałam się bez pamięci. Rozejście się z mężem nie było łatwe. Kasprowicz zabrał córki i wyjechał, a ja w desperacji musiałam nawet samobójstwo. Ani raka rodzina. Co ciekawe, Przybyszewski równolegle pracował ze mną. Urodziłam Stanisławę. W listach do mnie oczernia Jadwiga, nazywając ją złą, okrutną i przewrotną kobietą. Zapewniał o swojej miłości i oddaniu i prosił o pieniądze. A w listach do mnie krytykował z kolei Dagmę, z którą był jeszcze wówczas żonaty. Po rozwodzie w Wielkiej Cywilnej, a po tragicznej śmierci UL nawet kościelny w katedrze świętego Jana w Warszawie. Towarzyszyłam wiernie Stachowi przez dalsze lata jego życia. Opiekowałam się nim, byłam jego sekretarką i literackim agentem. Będąc ze mną, Stach adoptował swego syna Bolesława i nadał nazwisko Stanisławie, córce ze związku z anielem majątku. Nie mogłam jednak uwolnić się od zazdrości o zmarłą tragicznika. Dagmę, mówił. Ja na zawsze twój. Mówi. Piękna i oryginalna Norweszka. Pianistka. Dagny Juel. Ozdoba berlińskiej cyganeny. Przyjechałam do miasta z zakochanym Dermatorzaństwa Edwardem Munkiem. Malarzem ekspresjonistą, autorem słynnego krzyku. Byłam jego muzą. Cóż. Z hipnotyczną siłą potrafiłam rozkochać każdego mężczyznę. Kochał się we mnie sam August Strindberg, który był gotów zrywać za rękę z Fridą Kuhn. Spośród wszystkich wielbicieli wybrałam jednak genialnego Polaka. Ślub wzięliśmy w
sierpniu 1893 roku. Początkowo nie zdawałam sobie sprawy z podwójnego życia, jakie Stachy prowadził od dawna. Nie wiedziałam o matce Ferder i kolejno pojawiających się dzieciach. Gdy odkryłam prawdę, spotkałam się z kochanką męża, co Przybyszewski opisał skwapliwie w Homo sapiens. Nasz związek był burzliwy. Zdrady, powroty, brak pieniędzy. Przybyszewski przepuszczał wszystko na alkohol i morfinę. W 1895 roku urodziłam Zenona, a dwa lata później Ariusz. Śmierć Marty, nasza sytuacja pozornie wróciła do normy. Podróżowaliśmy. Paryż, Madryt, Toledo. Umieszkiwaliśmy trochę w norweskim Kongsvinge, w moim domu rodzinnym. Przybyszewski jednak tam się nudził. Norweska publiczność literacka była inna od niemieckiej. Christianik, Oslo. Nie składano mu takich hołdów jak w Berlinie. Pisarz zaczął więc myśleć o powrocie do Polski. W 1898 roku wróciliśmy do Krakowa. Tam dni wielbicieli. Wprowadziliśmy dom otwarty, gdzie od wczesnego popołudnia do rana trwały dyskusje literackie, koncerty fortepianowe i niekończące się pijanki. Bracia Brzozowscy nie uwielbiali. Stanisław Kora Brzozowski popełnił samobójstwo, gdyż nie odwzajemniła mimo uczuć. Lista adoratorów nie miała końca. Władysław Emeryk czy zakochany do szaleństwa Tadeusz Bojrzeński. Oddaliliśmy się od siebie. Stacha fascynowały inne kobiety. Do zerwania doszło w 1900 roku. Tadeusz Bojrzeleński tak opisał nasze rozstanie. Kiedy pierwszy raz z Leszką Gorączką stałem z łóżka i powlokłem się do domu Przybyszewskich, zastałem drzwi zamknięte, szybę wybitą. Szedł jakiś nieuchwytny bowiem dramatu i ruiny. I tak było w istocie. Wyjechałam z Emerykiem na Kaukaz. Była to dziwna, neurotyczna podróż, ucieczka. W drodze Emeryk dowiedział się o swoim bankructwie, a w tej chwili się doszło do tragedii. Władysław podszedł do łóżka, na którym spałam i strzelił dwa razy. Najpierw do mnie, potem sobie w skroń. Byłaś wtedy tak piękną, a twe młode piersi drgały w mym sercu pragnieniem szczęścia, któregoś się bała. Tak chciwie oczekiwałam. Byłaś wtedy tak piękną, a twe oblicze paliło się tęczą, co pod wiosnę nad nadziejną ziemią zawisa. Byłaś wtedy tak piękną, a gwiezdnymi oczyma patrzałaś na mnie. Świecałaś we mnie czystość twojej duszy, czystość twych pragnień, bo w żółtym twoim ujeniu paliła się wola wielkiego bóstwa. Gdyby tam nie zapomniał, który nas stworzył. Och, pomnę, szliśmy przez czarny, samotny park, przez fajne się liści, przez zaślubne drżenie natury. Siedliśmy przy stawie, wokół bielały bladym jaśnieniem srebrne topole, a szklistej po nich boiło się niebo. I z dna stawu patrzało na nas błyszczącą, rozkoszą gwiazd. Była cisza, jak schwytany gołąb drgałaś w mych ramionach. A niebo kwitło miliardem sześciolistych i dwóch gwiazd. Hej! Jak rozkosznie mieniła się łąka płonącym kwieciem gwiazd. Byłaś wtedy tak piękną. Thank you.
komet król. O, odchłani też.
Artysta nie jest sługą ani kierownikiem. Artysta nie należy ani do narodu, ani do świata. Artysta nie służy żadnej idei, ani żadnemu społeczeństwu. Artysta stoi ponad życiem. Jest on zarówno święty i czysty. Sztuka jest panem panów. Sztuka właśnie siedzie. Sztuka nie ma żadnego celu. Sztuka jest celem sama w sobie. Sztuka jest absolutem. Sztuka jest objawieniem duszy we wszystkich jej stanach. Na początku była chuć. Nic oprócz niej, a wszystko w niej. Osią życia całego jest miłość i śmierć. Jestem tylko meteorem, który na chwilę zabłyśnie, na chwilę ludzkość straszy i przeraża, a potem nagle niknie. A szczęśliwy jestem, że tym przeświadczeniem żyję. Droga meteorom wyznaczona jest miliard razy dłuższa, aniżeli zwykłym gwiazdom. Być meteorem to głęboka moja tęsknota. Zmieść na swojej drodze kilka światów, stopić je w sobie i wzbogacać się nimi, by po miliardach lat znowu powrócić. Stokroć gorętszym blaskiem rozpłonąć, wieść nowe przemiany i wywody i znowu zniknąć. To, co w moich najkosztowniejszych snach przeżywam. Niech zgasnę. Czym prędzej zgasnę, bym mógł tylko we wzmożonej potędze powrócić. A wrócę. Wrócę! Bye.
wrócę. Wrócę. Ostatnie słowa spektaklu, a wrócę, wrócę, niech będą prorocze. Niech centrum dziedzictwa Kujaw-Zachodnich będzie przepełnione duchem Przybyszewskiego. Jeszcze raz serdecznie Państwu dziękujemy za uwagę i myślę, że rozstaniemy się akcentem muzycznym. Posłuchamy jeszcze raz przepięknej piosenki La Bohème. Jakie to dni, jakie były te dni, dawno już zapomniane. Tamte mój czas, gdy ja łatwo wzywał, miał pod nami. Nie liczyło się nic, stare schody na strych i pokoju. Zmienił się stary dom,
inny jest każdy kąt i ulicy nieznane.